Weronika Wójcik, redakcja Jabłońska. Jaki ostatnio miał Pan wpływ na rozwój naszego miasta? Ja nie mogę mieć wpływu. Wpływ na rozwój miasta mają władze miejskie. Ja mogę wspierać poszczególne działania, mogę podejmować interwencje, które są ważne dla miasta, jego mieszkańców. Zadaniem posła, senatora jest przede wszystkim obowiązek tworzenia możliwie najlepszego prawa dla całej Rzeczypospolitej. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w całej Polsce i tutaj partykularne interesy są niemile widziane przez władze Rzeczypospolitej, te naczelne. Natomiast oczywiście jestem wciąż mieszkańcem Elbląga, czuję wszystkie jego problemy. Interesuję się jego przyszłością, staram się pomagać, gdzie tylko mogę, zacząwszy od portu elbląskiego, kończąc na organizacjach pozarządowych, których zresztą jestem od wielu, wielu lat i członkiem, i osobą wspierającą i mam nadzieję, że tutaj na tym polu moja działalność jest zauważalna i doceniana. Jako senator, jak pan ocenia pracę nowego prezydenta? Wie pani, to jest dopiero pół roku, to prawdę mówiąc podstaw do ocen jeszcze specjalnych nie ma. Ja życzę panu prezydentowi, żeby rok przyszły był dobry przede wszystkim dla miasta, skutkiem tego również dla niego. Życzę, żeby te inwestycje, które rozpoczęto parę lat temu, zbliżały się jak najszybciej do końca, żeby udało się wreszcie porządkować nasze miasto, sprzątać, czyścić, żeby znowu było jednym z ładniejszych i czystszych miast w naszym regionie. Życzę panu prezydentowi, Radzie Miasta i nam wszystkim, żeby te zadania, które przed sobą stawiamy, były sprawnie i skutecznie szybko realizowane. A to, co najważniejsze, myślę, chciałbym w przyszłym roku usłyszeć z ust władz miejskich, czyli pana prezydenta. Jaką wizję Elbląga mamy dla jego przyszłości? Co chcemy w naszym mieście najważniejszego zrobić? W którym kierunku miasto ma się rozwijać? Czego mieszkańcy najbardziej potrzebują i na co nas stać? Elbląg stać na to, żeby w tej części Polski być miastem kreującym rozwój nie tylko naszego miasta, ale również okolicy. Elbląg stać na to, żeby być miastem siejącym rozwój, wpływającym na pomyślność nie tylko Elblążan, ale również i regionu elbląskiego. Życzę nam wszystkim na przyszły rok, żeby nasze marzenia stawały się rzeczywistością, ale jednocześnie przestrzegam na tym, żeby marzenia przykrawać do rzeczywistych możliwości, bo to nie zawsze musi iść w parze. Elbląg jest miastem, przed którym przyszłość stoi otworem. Od nas wszystkich, ode mnie, ale i od was najmłodszych bardzo wiele zależy. Za parę lat to wy będziecie sprawowali władzę w naszym mieście. Uczcie się także na naszych błędach, bądźcie mądrzejsi, bądźcie rozsądniejsi, a jednocześnie pamiętajcie, że i prezydent, i Rada Miasta, ale także senator i poseł tu z miasta Elbląga mają obowiązek służyć miastu i służyć jego mieszkańcom. To jest ich zadanie, to jest ich obowiązek.